Witam. Dziś przedstawię Windows, system Microsoft Windows 7. Mierzymy jak zwykle, jak przyniesiemy czas włączania systemu. No to zaczynamy. W tym czasie omówię częściowo jego takie właściwości i informacje o nim. No to zacznijmy. Windows 7, wydanie systemu operacyjnego Windows firmy Microsoft, następca systemu Windows Vista, jak pamiętamy w poprzedniego filmiku. W maju 2010 roku używało go 20,09% internautów. Wśród wszystkich internautów systemu z rodziny Windows. Oznacza to, że ten system w ciągu roku został zainstalowany na większej ilości komputerów niż jego poprzednik, system Vista. W lipcu 2012 Microsoft ujawnił, przerywamy na chwilę czas, trzeba się zalogować, włączam. Czekamy chwilkę. Zaraz pojawia się pulpit i charakterystyczny dźwięk Windows 7, tak jak pamiętamy w innych systemach. A jeszcze powiem, że w lipcu 2012 Microsoft ujawnił, że sprzedał 630 milionów licencji systemu Windows 7. I oto pojawia nam się pulpit. Czas wynosi gdzieś około 1,5 minuty, może poniżej. Jest to już dużo szybszy czas. Oczywiście zależy od komputera. Ten komputer jest taki w miarę szybki, dwurdzeniowy procesor. Ale zapewniam, że tak od minuty do 1,5 trwa włączanie systemu. Powiem jeszcze, że pierwsze wydanie nastąpiło 22 października 2009 roku. Aktualna wersja Jądra 6.1. Jądro hybrydowe, środowisko graficzne Aero. Windows 7 jest dostępny oczywiście w 32-bitowej i wersji bitowej jak poprzedni i 64-bitowej wersji. Jest on kompatybilny z poprzednimi wersjami systemu Windows. Ważna informacja, minimalne wymagania, procesor 1 GHz, x86 lub x86-64. Oczywiście 32-bitowy lub 64-bitowy. Pamięć RAM 1 GB 32 bity. Ja tu uważam, że powinno być 2, gdyż Windows 7 do poprawnej pracy i płynnej pracy potrzebuje przynajmniej 2, więc tutaj z 1 GHz radziłbym nie używać tego systemu. No lecz jest to znane jako minimalne wymaganie, bo pójdzie. Tak zwane. Pójdzie. A do 64-bitowej wersji 2 giga. No tutaj też uważam, że pewnie więcej jest 3-4. No ale jak tam on zawsze mówi, pójdzie to pójdzie. Już nieważne jak oczywiście. Karta graficzna zgodna z DirectX 9.0 WDDM 1.0 lub lepszy. Pamięć RAM, czyli pamięć karty graficznej 128 MB. Ilość wolnego miejsca w wartym dysku musi wynosić przynajmniej 16 giga do 32-bitowej wersji, 20 giga do 64-bitowej wersji. Teraz powiem o funkcjach lub dostępności, jakie oferują 6 wersji Windows 7: Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimatum. No to najpierw wersja Starter. Jest to licencja OEM 64-bitowej wersji nie ma, tylko 32-bitowa wersja. Maksymalna obsługa procesów fizycznych 1. Nie można robić kopii na sieć. Remont desktop tylko klient, grupy domowe tylko dołączanie. Reszty funkcji nie posiada niestety, więc już nie będę ich mówił, których nie posiadał, wiadomo.
Home Basic. Rynki wchodzące. Maksymalna pamięć fizyczna 64-bitowej wersji 8 giga. Oczywiście dwie wersje są. 32-bitowa i 64-bitowa. Maksymalna obsługa przesyłów fizycznych 1. Nie można robić kopii na sieć. Remont desktop tylko klient. Grupy domowe tylko dołączanie. Wiele monitorów. Oczywiście można. Szybkie włączanie użytkowników. Można. Zmienianie tapety pulpitu można. Desktop Windows Manager jest dostępny. Centrum mobilności jest dostępne. Windows Aero częściowo. No i reszty funkcji już nie posiada. Przejdziemy do wersji Home Premium. Retail OM, 16 GB, maksymalna pamięć fizyczna 64-bitowej wersji. Oczywiście dwie wersje systemu 32-64. Maksymalna obsługa procesów 1. Nie można robić kopii na sieć. Remont dysku, tylko klient. Grupy domowe i tworzenie i dołączanie. Wiele monitorów, szybkie przełączanie użytkowników również jest dostępne. Zmienianie tapety pulpitu, desktop manager, Windows manager, centrum mobilności, Windows Aero, multitouch, gry internetowe, centrum media, Windows Media Center, Windows Media Player, remont, Media Experience. Oczywiście te funkcje są. Przechodzimy do wersji Professional Retail IOM. Maksymalna pamięć fizyczna 64-bitowej wersji jest bardzo duża, choć nie wiem na razie po co, może na przyszłe lata. 192 GB. Nie róbcie takich oczu, no może kiedyś tak się przyda. Obecnie tak do serwerów jest używane max 64 GB, myślę, a zwykły użytkownik zazwyczaj używa 4, 8, bardziej wymagający, no może 16, jacyś. Tacy osoby zajmujące się obróbką zdjęć, filmów lub do jakichś wymagających czynności nie można używać 32, 64 rzadko wśród użytkowników. Wersje oczywiście obydwie, 32-64, maksymalna obsługa procesów już 2 fizycznych. Centrum kopii zapasowych i przywracania jest. Remont desktop i klient i host. Grupy domowe, tworzenie, dołączanie, wiele monitorów, szybkie przełączanie użytkowników. A wracając do tych maksymalna obsługa procesów fizycznych, to ilość procesorów, gdyż niektóre wersje systemu mogą obsługiwać kilka procesorów. Są specjalne płyty główne, gdy przymocowuje się dodatkowy procesor i system obsługuje tak dwa procesory, większa moc oczywiście. Przechodzimy dalej. Cena tapety pulpitu. Oczywiście desktop Windows Manager, centrum mobilności, Windows Aero, multitouch, gry internetowe domyślnie wyłączone, Windows Media Center, również Windows Media Player Remont Experience. Oczywiście Encrypt File System, również Localized IP Printing, również typ prezentacji jest, dołączenie do domeny Windows jest, typ Windows XP jest, software Rescue Police jest. No i to tyle funkcji, bardzo dużo, już dużo więcej niż w poprzednich wersjach. Oczywiście, tym im lepsza wersja, tym dużo droższa. Enterprise Volume Licensing 192 GB, maksymalna pamięć fizyczna. Obydwie wersje systemu. Maksymalna obsługa procesorów 2. Centrum kopii zapasowych przywracania jest. I będę czytał, co jeszcze jest. Czyli remont desktop, klient host, grupy domowe, tworzenie i włączanie, wiele monitorów, szybkie przełączanie użytkowników, zmiana tapety pulpitu, desktop Windows Manager, centrum mobilności, Windows Aero, multitouch, gry internetowe domyślnie wyłączone, Windows Media Center, Windows Media Player Remont Experience, Eclipse File System, Location Air Printing, typ prezentacji, dołączanie do domeny Windows, typ XP, Software Experience Police, Aero Glass Remonting, App Locker, BitLocker Drive Encryption,
Branch Case Description Cache, Direct AC, Subsystem for Unix Based Application, Multi-Link User Interface Pack, Botowanie Virtual Hard Disk, no i ostatnia wersja Ultimatum, RAIOM, przepraszam, i wszystkie te opcje co w Enterprise, tylko że gry internetowe domyślnie nie są wyłączone. No to było tyle takich ważniejszych funkcji. Przejdźmy już do samego interfejsu. Widzimy, to jest tapeta taka typowo dla Windows 7. Kuleczka taka, znaczek tego menu Start jest oczywiście podobny do Windows 7, troszeczkę może inny. Pasek Start oczywiście. Szybkie uruchamianie tak zwane również. I tak, zacznijmy od menu Start. Jego wygląd jest oczywiście minimalnie podobny do Vista, ale wiadomo, osłabione różne wizualne efekty. Tutaj jest pewna różnica, gdyż może mamy takie jakby ikonki tutaj duże i nie są takie jakby płaskie, jest tak troszeczkę inaczej. O, widzimy, wyświetlają nam się tak. To jest przeglądarka Google Chrome, oczywiście jak zwykle ładny interfejs, no ładny interfejs biblioteki, folder, tu mamy łatwy dostęp do naszych bibliotek, dokumenty, muzyka, obrazy, wideo. Tu może mamy te dokumenty, oczywiście dysk C, użytkownicy, SEBO i tu mamy wszystkie foldery dla użytkownika. Pod względem interfejsu jest bardzo przejrzysty, jest dużo szybszy niż Windows Vista, ma usprawniony system włączania. Przejdźmy jeszcze do Explorera, Internet Explorer. Bez dodatków włączamy. To jest wersja 8.8. Nie jest oczywiście ona najlepsza. Niestety wersją, wadą tych jest oczywiście to, że są wolne. No trudno. Nowsze wersje są już lepsze. Oczywiście można sobie zaktualizować tą wersję. Windows 7 można już do wersji 10, a to jest 8. A 10 jest naprawdę dużo lepsza. Wyszła już wersja beta 11, niedługo będzie już wersja dla Windows 7. A wersja 11 Internet Explorer naprawdę będzie dużo szybsza, dużo ładniejsza, jak przekonuje sam Microsoft. I będzie szybsza nawet od innych przeglądarek, takie jak Google Chrome. Zrewolucjonizuje rynek, tak, przeglądarek trochę. Z tego co mówi Microsoft, oczywiście nie daje 100%, ale tak będzie. No odnośnie tego menu Start, tutaj wszystko widzimy, panel sterowania, oczywiście wszystko wizualnie jest usprawnione. Tu mamy ikonki tak pochowane, już nie mamy jak Windows Vista tak tutaj, tylko mamy tak. Tutaj dostęp do internetu, hasło, przepraszam, dźwięk, data, zegarem, tutaj wszystko. No i to Windows 7 tak się prezentuje, uważam, że jest to bardzo dobry system. Jest to chyba jeden z najstabilniejszych systemów Microsoftu. Uważam, iż warto go mieć i jest naprawdę godny uwagi. Dziękuję za uwagę.